Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam unboxing, czyli rozpakowanie urządzenia Navitel MS600. Jest to nawigacja samochodowa GPS 5-calowa z pełnymi mapami Europy, dodatkowo Białorusią, Kazachstanem, Rosją i Ukrainą. Tak więc mamy tutaj bogaty zestaw map, które możemy bezterminowo aktualizować za pomocą oprogramowania Navitel Navigator Update Center, które pobieramy na komputer i za pomocą niego właśnie aktualizujemy oprogramowanie urządzenia i mapy. Mamy tu w zestawie jeszcze 12-miesięczną nawigację na smartfon lub tablet. Fajna rzecz, w gratisie dobrze sobie wykorzystać taką funkcjonalność. Jeżeli oczywiście na przykład możemy taką 12-miesięczną nawigację na smartfon komuś podarować, na przykład, nie wiem, znajomemu czy komuś, kto też chce jeździć na Navitelu, ale na przykład na smartfonie. Co do krajów, które są obsługiwane, jeżeli chodzi o mapy, tutaj macie wymienione. I w zestawie mamy tutaj uchwyt samochodowy na szybę, ładowarkę, instrukcję obsługi, rysik, kabelek USB, mini USB i kartę gwarancyjną oraz oczywiście naszą nawigację. Zobaczmy, co znajduje się w środku. W środku, jak widać, znajduje się już nawigacja, czyli urządzenie z taką nalepką, tutaj folią pokazującą mniej więcej, jak wygląda interfejs. Tak to nie wygląda idealnie, bo grafika tutaj jest piękna, a w rzeczywistości jest oczywiście gorsza, bo rozdzielczość jest znacznie mniejsza niż ten druk, ale to nie jest ważne. Mamy tutaj kilka podstawowych informacji, czyli najbliższy manewr, następny, potem prędkość, czas pozostały do dojazdu, dystans pozostały i o której godzinie dojdziemy na miejsce. Godzina, stan naładowania akumulatora i taki pasek od A do B, czyli od punktu startowego do końca, gdzie już mniej więcej jesteśmy. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, w tylnej części znajdziemy głośnik, wyraźny, głośny, nie ma z tym problemu. Wyjście słuchawkowe 3,5 mm, jack, tutaj mamy złącze, czyli czytnik kart pamięci, microSD do 32 GB, złącze mini USB do ładowania i aktualizowania przesyłania danych i przycisk reset do ustawień fabrycznych. W górnej części znajdziemy przycisk uruchamiający nam urządzenie lub je wyłączający, tak jak tutaj widzicie. Ok, ściągnijmy sobie tą folię, przyczepimy sobie ją tutaj, to urządzenie któreś z Was wygra, ponieważ zorganizuję konkurs, tak żebyście wygrali kilka nawigacji Navitela, które obecnie w testach posiadam. Tak więc obserwujcie kanał i profil Forum Wiedzy na Facebooku, żebyście czasem nie przegapili. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, matowy, jeżeli chodzi o budowę, też matowa, więc w czasie jazdy mamy tutaj komfort zapewniony względem używania urządzenia. Co dalej w zestawie? Jak łatwo się domyślić, uchwyt samochodowy. W tym uchwycie jest rysik. Możemy go sobie wysuwać i za pomocą niego używać urządzenia, jeżeli chcemy. Rysik trzyma się pewnie, nie brzęczy. W E500 był luźny, tutaj nie ma problemu. Uchwyt ma tutaj przegub do ustawiania względem szyby, zależy jak mamy pochyloną. Można też tak sobie ustawić według potrzeb. Tutaj mamy kulkę taką do regulacji, czyli ustawiamy płaszczyznę urządzenia. Nakładamy ten element, wsuwamy, aż lekko tak kliknie. O, skakuj, skakuj. O, teraz. I jak już ustawimy sobie płaszczyznę urządzenia tak jak nam pasuje, dokręcamy przegub i ustawiamy płaszczyznę tutaj w trzecim wymiarze, tak jakby dokręcamy i w tym momencie nasz uchwyt już będzie pewnie trzymał w każdej płaszczyźnie, tak jak widzimy. Ok, co mamy dalej? Ładowarkę samochodową USB, mini USB, przepraszam. Informacja o napięciu 12 V. Tak naprawdę jest to 12 i 24 V, więc tak samo w ciężarówce możemy wykorzystywać. Brakuje tu po prostu informacji. Ok, idziemy dalej. Jakby kabelek był za krótki, to około 115-110 cm. Wystarczy kupić przedłużkę kabla mini USB.
kabelek USB, mini USB do ładowania, do przesyłania danych, do aktualizacji oprogramowania. I tutaj to, co ciekawe, to jest ta licencja. Z drugiej strony jest kod. Ja zasłonię, żeby Wam tylko pokazać, jak to wygląda. Czyli to jest ta licencja na smartfona, którą możemy wykorzystać, komuś podarować albo samemu, samodzielnie sobie oczywiście wykorzystać. Tutaj nie będę Wam pokazywał. O, zasłonię. Tam poniżej jest klucz, ale z tego skorzysta ktoś z Was, kto wygra tą nawigację. Nawigacja GPS GLONASS. To jest oczywiście wymagania względem smartfona, tableta, na którym będziemy chcieli uruchomić tą właśnie aplikację. Ale skorzysta z tego ktoś z Was na systemie operacyjnym. Tutaj zobaczmy sobie Android, Windows Phone, albo jak dobrze pamiętam, tu jest chyba BlackBerry albo iOS. Jakoś tak nie rozczytuję, ale w porządku, nie ma z tym problemu. Sprawdzam jeszcze na dole. Nie ma informacji więcej, ale warto będzie z tego na pewno skorzystać. Tak więc licencja w środku, niewykorzystana. Tutaj jest instrukcja obsługi w języku polskim także. Charakterystyka, może kogoś będzie coś interesowało z tych informacji tutaj. 8 GB pamięci, ponieważ jest tu dość sporo map. Procesor Cortex A7 800 MHz, wystarczający do nawigacji. Karta gwarancyjna oczywiście. Ładowarka. I teraz zróbmy sobie pierwsze uruchomienie. Uruchamiamy urządzenie przytrzymując przycisk zasilania w górnej części. Przez około 3 sekundy urządzenie się uruchamia. MS600, tak jak mówiłem, cena około 349 zł. Już teraz Was zachęcam do zobaczenia recenzji, która pojawi się na kanale, jak skończę testować to urządzenie. Tam będziecie mieli więcej informacji. Wybieramy język interfejsu. Wybierzmy język polski. Ciach. Wybierzmy głosy Zbyszek, Alicja lub Zbyszek Urbański, Alicja lub Adam. Głośne urządzenie, nie ma problemu z komunikatami. Akceptujemy umowę licencyjną. Jest ostrzeżenie, które możemy tu już wyłączyć, żeby nas w przyszłości nie denerwowało. Żeby szybciej uruchamiało się zawsze urządzenie. Nie mamy tutaj fixa GPS, czyli inaczej mówiąc, urządzenie jest teraz akurat w budynku. W związku z tym nie mamy tutaj mapki, ale wszystko zaraz w testach będziecie mogli zobaczyć w recenzji. Dobra, lećmy dalej krótko. Mamy znajdź opcję w menu, czyli wybieramy sobie po prostu punkt docelowy, na przykład państwo Polska, miasto, na przykład Bytom, ulica, jakaś tam, nie wiem, na przykład racjonalizatorów, numer, na przykład 5. I już pokazuje mi na miejscu, jak to będzie wyglądać, czy wszystko się zgadza. Jeżeli się zgadza, klikamy jedź. I w tym momencie urządzenie przeliczy trasę i wybierze drogę. Jako że nie mamy tutaj fixa, urządzenie świeżo uruchomione, to pokazuje jakąś tam lokalizację kompletnie bez sensu, ale tym się nie przejmujcie. Wylicza i ustawia nas do jazdy. Zobaczycie w testach, jak to będzie wyglądać lepiej dosyć. Tak więc to jeszcze trasę możemy zaplanować sobie, ustawić trasę, importować, eksportować, mój nawitel, zobaczyć sobie, jakie mamy wersje map w urządzeniu. Tu mamy kwartał pierwszy, na pewno już są aktualizacje do pobrania, więc podłączyć do komputera kabelkiem i zainstalować oczywiście wcześniej oprogramowanie ze strony nawitela. Ustawienia, mapa, możemy ustawić automatycznie tryb dzień-noc albo ręcznie, żeby zawsze był dzienny na przykład. Nawigacja, tutaj mamy kilka opcji do wyboru: pieszy, rower, samochód, taksi, autobus, kurier, ciężarówka. Trasa drogowa, unikaj połączeń promowych. Ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości, nadmierna prędkość. Pokaż pasy ruchu, wybierz rodzaje fotoradarów, jakie mają być wykorzystywane. Ustawienia regionalne, można zawsze sobie tutaj poprawić. Metryczne, brytyjskie, morskie, czyli na przykład w milach. System, kalibracja dotyku możemy wykonać sobie.
Okej, gotowe. Satelity w tym wypadku wykrywa teraz tylko dwie, bo jesteśmy w budynku, więc nie pokaże nam na pewno mapy. Możemy ustawić głośność na maksimum, podświetlenie na maksimum i zresetować ustawienia do ustawień fabrycznych, jeżeli mamy taką ochotę, na przykład chcemy urządzenie komuś sprzedać albo coś w tym stylu. Tak więc urządzenie prezentuje się dosyć dobrze. Unboxing oraz pierwsze uruchomienie wykonane. Zapraszam Was do obejrzenia recenzji, która niebawem pojawi się na kanale. Dowiecie się tam troszeczkę więcej, zobaczycie testy, jak urządzenie sprawdza się podczas jazdy po prostu na naszych drogach. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę, komentujcie i pamiętajcie, to urządzenie ktoś z Was wygra. Tak więc obserwujcie kanał na YouTubie, subskrybujcie oczywiście i polubcie profil Forum Wiedzy na Facebooku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!